Dzień dobry, Michał Szypliński i Tomek Kurdziel. Magazyn NTN Snow & More. Zapraszamy na nowy test nart firmy Atomic. A właśnie firma Atomic zaprosiła nas do współpracy przy okazji tego testu i przekazała nam wyjątkowo wcześnie, bo w połowie sezonu 2022-2023 narty na model 2023-2024. Tak, to są zupełnie nowe narty w bardzo atrakcyjnym, jak widzicie, kolorze, aczkolwiek narty już dosyć dobrze znane, bo jest to model Redster X9 RS, który już wielokrotnie w różnych odsłonach zachwalaliśmy w naszych testach, bo naprawdę są to narty bardzo udane. W tym roku natomiast, na przyszły rok, bo my jesteśmy naprawdę bardzo wcześnie, chyba jeździliśmy na tych nartach jako jedni z pierwszych w Polsce, a więc mieliśmy naprawdę wielką przyjemność. Przede wszystkim zmiana, którą widzicie na pierwszy rzut oka, to jest całkowita zmiana szaty graficznej i ten nowy kolor, który widzicie, nazywa się cyraneczka. Michał nazywa go morskim, ja miętowym, bo jak wiadomo, mężczyźni rozróżniają tylko trzy kolory. Tak więc nie zagłębiając się w szczegóły designerskie, przejdziemy do szczegółów budowy. Otóż narty te mają taką samą geometrię, do jakiej byśmy przyzwyczajeni w modelu 2021, 2022 i 2022-2023. Nic się tutaj nie zmieniło, ale narty otrzymały nową konstrukcję. Przede wszystkim mają nowy, bardziej dynamiczny rdzeń. Oprócz tego mają taką budowę, gdzie wierzchnia warstwa, łącznie z warstwą aluminium, ale także ta warstwa, która ochronna i która jest szatą graficzną, jest jakby zaokrąglona. Ta technologia weszła do i zachodzi na ścianki boczne. Ta technologia weszła do nart sportowych chyba 2 albo 3 sezony temu i spowodowała, że te narty Atomica stały się bardziej dynamiczne i takie bardziej wymagające trochę więcej siły, ale za to bardziej sportowe. Tak samo jest z tym modelem RS, X9 RS. Te narty też dzięki tej nowej technologii, sprawdzonej w nartach sportowych, zyskały na takim sportowym odczuciu. Testowaliśmy te narty, oczywiście najważniejsze są te rzeczy, które mówimy podczas jazdy na nartach, o tym za chwilę opowie Michał, ale ja chciałbym Wam tylko powiedzieć, że myśmy ten materiał, który nagrywamy teraz, to powitanie, nagrywamy na końcu, czyli najpierw czuliśmy, jak te narty jeżdżą, a dopiero potem dowiedzieliśmy się o ich finezjach technicznych. Również sztywniejsze są ścianki boczne, co też powoduje, że narty jakby bardziej bezpośrednio reagują na nasze impulsy. Ponieważ jest to wersja RS, no to mamy tutaj bardziej sportową płytę niż w modelu X9 oraz mocniejsze wiązania od 8 do 16 skala nastawy, więc są to narty przeznaczone na pewno dla narciarzy bardzo ambitnych. Ale właśnie za chwilę dla kogo, do czego i jakie wrażenia mieliśmy z jazdy na tych nartach opowiemy, bo to chyba będzie dla Was najważniejsze. Także zapraszamy na stoki w Andermatt, gdzie testowaliśmy te narty dla Was przez 5 dni. Ależ to są fenomenalne narty. No w porównaniu do modelu sprzed 2 lat, który testowaliśmy, Atomic X9 RS, te są na pewno bardziej sportowe. Czuję, że są usztywnione nieco, ale nic nie zabrakło im w sprężystości.
No, powiem wam, czuć, że sztywniejsze, czuć, że takie bardziej solidne. Są po prostu przez to, że sztywniejsze, prawdopodobnie wymagają takiego troszeczkę bardziej sportowego nastawienia. A druga rzecz, jaką czuję, muszę złapać oddech, to, że są bardziej harmonijne niż były. Ja w poprzedniej wersji, jak wiecie, jakoś tak specjalnie mocno nie lubiłem, dlatego że były dla mnie za miękkie z przodu i za sztywne z tyłu. Teraz ten przód został usztywniony. Być może, że przez ten nowy system tłumienia wibracji i dzięki temu te narty są bardziej harmonijne, ale wymagają trochę więcej siły. Także takie pierwsze wrażenie. Naprawdę ciąg na krawędziach kapitalny. Kapitalny. Ciąg na piątkę i jednocześnie ogromna pewność, że nic nie puści. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Są, kurczę, fajne narty. Bardzo dobrze znoszą prędkość. Jak się szybciej pojedzie, w ogóle nie ma żadnych wibracji. No, moim zdaniem zostały usportowione w porównaniu do poprzedniej wersji. Przepraszam, że mi leci wszystko z ust i z nosa, ale jest naprawdę zimno dzisiaj i twardo. Więc trochę się też trzeba przyłożyć do tego narciarstwa. I te narty w tych warunkach jadą po prostu obłędnie. A pamiętajcie o tym, że mamy je prosto z folii. Są w ogóle nie zrobione przez nas, tylko tak jak przyjechały z fabryki, a pomimo to wszystko jest w porządku. Naprawdę niewiele bym poprawił. Może troszeczkę zwiększyłbym w dziobach podcięcie, żeby troszeczkę łagodniej zaczynały dla mnie. Ja jestem starszym panem, więc po prostu bym miał troszeczkę jakby wygodniejszą inicjację skrętu. Natomiast są bardzo bezpośrednie i takie, to co powiedziałem Michałowi między nagraniami, czuję się jakby miały tak więcej mięśni, że są takimi mięśniakami, takimi wróciły z siłowni i po prostu potrafią oddać naprawdę bardzo solidnie. Naprawdę powiem szczerze, że tak jak ich dziewiątki nigdy nie były moimi nartami numer jeden, tak nad tymi bym się poważnie zastanowił. Są naprawdę bardzo, bardzo fajne narty. Zupełnie, bardzo duża różnica w porównaniu do modelu poprzedniego. Dla kogo więc te narty? Przede wszystkim dla narciarzy mocno zbudowanych, ciężkich, czy dla lżejszych? Owszem też, ale pod warunkiem, że mają nienaganną technikę i są dobrze przygotowani fizycznie, bo na tych nartach trzeba pracować cały czas. One oczywiście dociśnięte w skręcie z nawiązką oddają energię włożoną w jazdę, natomiast jeśli poruszacie się na nartach wyłącznie grawitacyjnie, jeśli używacie pochylenia całego tułowia do środka skrętu, no to myślę, że warto zainteresować się nieco przyjaźniejszymi modelami, bardziej miękkimi. Atomiki RS, X9 RS, no nie będą najlepszym wyborem, ale mogą również spisać się doskonale w amatorskich zawodach. Widzę tutaj na przykład panie o dobrej technice jazdy, które mogą spokojnie wykorzystać takie narty w amatorskich gigantach i na pewno na nich bardzo szybko pokonają trasę. No i nowy kolor Atomika na przyszły sezon. Pamiętamy, że modele X9 były zielone, teraz w wersji morskiej. Być może to właśnie X9 będą zawsze takimi nartami, które odbiegają od klasycznej czerwieni Atomika. Polecam, bardzo polecam. Są to jedne z niewielu nart, na które mógłbym zamienić moje ukochane Salomony S-Race Pro GS o długości 175 cm. Pięknie! Po prostu pięknie! Bardzo, bardzo fajnie! Naprawdę super narty. Cudowna pewność, trzymanie. Nieprawdopodobne na całej długości krawędzi. Kurczę, ale naprawdę są potężniejsze i to mi się podoba. Naprawdę bardzo fajnie.